dzisiaj panią Tanię Walko, arabistkę, autorkę wielu poczytnych książek. Książki cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród czytelników w naszej miejscowości. Między innymi napisała pani arabską żonę, arabską córkę. Po wielu latach spędzonych w Arabii, w Libii i w Arabii, ma pani ogromną wiedzę o tych krajach. Proszę zatem, dla mnie czytelniczki, są to kraje kontrastu, ogromnego kontrastu biedy i bogactwa, ludzi dobrych i bardzo złych. Czy zgadza się pani z takim oglądem? Czy to prawda? Czy moje wyobrażenie jest prawdziwe? Same kraje arabskie różnią się niesamowicie między sobą, dlatego że zupełnie inna jest mentalność w krajach arabskich północnej Afryki. Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Egipt. Zupełnie stanowią co innego, a kraje arabskie Bliskiego Wschodu, takie jak Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Bahrajn. I nawet między sobą w tych różnych rejonach też te kraje się różnią. Teraz po okresie arabskiej wiosny, niestety kraje północnej Afryki trochę się ujednoliciły, czyli zapanowały tam rządy bardziej takie restrykcyjne, bardziej muzułmańskie, ale przed arabską wiosną kraje północnej Afryki były bardziej takie otwarte w kierunku turystów, zwrócone w stronę Europy, czy Ameryki, czy Włoch. I przez to te kraje były takie bardziej przyjazne i witały cudzoziemców bardzo życzliwie. No, cała gospodarka, powiedzmy sobie, Egiptu czy Tunezji opierała się na turystyce. Jeżeli turystyka by się skończyła, byłoby tam bardzo, bardzo kiepsko. Libia natomiast była dość długo krajem zamkniętym, ale można do niej było pojechać jako pracownik, na przykład jako pracownik polskiego kontraktu. Jednak wszystkie te kraje północnej Afryki były to kraje laickie. Były to kraje, owszem, arabskie, ale laickie, z dominującą religią islamu. Jednakże kraje Bliskiego Wschodu, takie jak chociażby Arabia Saudyjska, jest to kraj arabski, muzułmański, z panującym prawem szariatu, czyli prawem muzułmańskim, ortodoksyjnym. Owszem, że Arabia Saudyjska podpisuje liczne konwencje, podpisuje liczne umowy i respektuje prawo międzynarodowe, świeckie prawo międzynarodowe, jednakże we wszystkich tych konwencjach na samym dole drobnym druczkiem jest napisane, jeżeli nie sprzeciwia się to prawo szariatu. Czyli jednak w tym kraju rządzi to prawo, które nie jest zbyt korzystne dla kobiet i pozwala traktować je bardzo po macoszemu, mężczyznom i przedstawicielom religii muzułmańskiej, takim jak polizanom na przykład obyczajowo religijnym. Także kraje arabskie już między sobą się bardzo różnią i różni się ich stosunek i do cudzoziemców, i do kobiet, i nawet same między sobą mają antagonizmy. Na przykład Saudyjczycy nie znoszą Libijczyków. Dlatego, że kiedyś coś tam Muammar zaangażował się w obalenie króla Abdullaha i przez to to jest bardzo głęboki antagonizm. A z kolei na przykład Libijczycy uważają, że Arabia Saudyjska to jest kolonia amerykańska i też ich nie znoszą. Także takie między nimi są antagonizmy, no jak to powiedzmy sobie w całym świecie. Jednakże arabska wiosna przewróciła całą sytuację do góry. A proszę opowiedzieć o prawie szariatu. Czy ono dotyczy tylko kobiet? Czy to prawo jest... to jest w ogóle cała praworządność. Tam jest opisane, jak należy postępować, będąc dobrym muzułmaninem. Także chociażby tam jest właśnie napisane 5 filarów islamu. To jest oprócz wyznania wiary, jest to również modlitwa 5 razy dziennie. To jest konieczność odbycia pielgrzymki. Jeżeli na przykład jakiś Arab jest biedny, nie stać go na taką pielgrzymkę, wtedy jego umma, czyli jakby takie zgromadzenie, tam gdzie on chodzi do meczetu, zbiera pieniążki dla tych, których nie stać i wysyła, umożliwia odbycie pielgrzymki, bo każdy wierzący muzułmanin powinien udać się do Mekki, aby tam chwalić Pana. Zresztą przyjeżdżają tam rocznie miliony pielgrzymów, dlatego że
nie każdego stać w tym właśnie na ten specjalny wyznaczony dzień, kiedy ta pielgrzymka, ta długa pielgrzymka się odbywa. I przez cały rok, tak jak u nas do jakichś świętych miejscowości czy do Częstochowy, powiedzmy sobie, przez cały długi rok pielgrzymi się udają, tak samo pielgrzymi udają się, muzułmańscy pielgrzymi udają się do Mekki. No i po prostu bardzo sobie pomagają wewnątrz tej ummy, czyli tego zgromadzenia muzułmańskiego. I prawo szariatu, oprócz tego właśnie od tych wszystkich reguł rządzących krajem, rządzących dobrym muzułmaninem, również podają pewne zasady dotyczące układów męsko-żeńskich i tak na przykład, tak jak jest powiedziane w Koranie, że kobieta musi być posłuszna mężowi. Kobieta nie może odmówić mężowi w zasadzie niczego. Poza tym to mężczyzna jest nośnikiem religii i jeżeli na przykład dojdzie do rozwodu, dzieci należą do mężczyzny. Ale zdarzały się na przykład takie sytuacje, o których słyszałam, że mężczyzna w ogóle nie był zainteresowany tymi dziećmi. On jakiś, szczególnie ich nie kochał, bo to kobieta je wychowywała, on pracował, nie miał z nimi jakiegoś kontaktu, ale po rozwodzie wziął te dzieci dla zasad. I co wtedy się dzieje? Albo taki mężczyzna podrzuca dzieci swojej matce, a matka też nie jest za bardzo zadowolona, bo każdy im tam te wnuki podrzuca, czy w ogóle chce mieć też swoje życie. To jeżeli na przykład matka nie zgodziła się, są sierocińce muzułmańskie. I taki mężczyzna uważa, że lepiej tym dzieciom będzie w muzułmańskim sierocińcu niż razem z matką. I on ma do tego prawo. Prawo zabiera kobiecie, która dzieci urodziła, wychowała, wykarmiła. I nawet do tego stopnia, że on ma prawo zabrać żonie i dać je do sierocińca. Czy ja mam takie wrażenie, że troszkę tam jest taki zimny pół dzieci. To znaczy takie są domowe przedszkola, prawda? Dziecko jest mało z matką, z ojcem, może ja mam takie wrażenie, prawda, bo jest dużo książek. Czy tak jest naprawdę? Czy rzeczywiście to jest taka indywidualna sprawa każdej kobiety? Bo jeżeli pani pisze, że ojciec zabiera dziecko na plac, gdzie są egzekucje, prawda? I taki kilkulatek się przygląda, no to tutaj nie ma mowy o jakiejś tam miłości, czy tak wygląda. To jest zupełnie inna kultura, to co właśnie dzisiaj mówiłam na tym spotkaniu, zupełnie inna mentalność. Dla nich to nie jest straszne, to jest wzór i należy na to patrzeć. Proszę teraz sobie wyobrazić, że w Arabii Saudyjskiej dalej właśnie są wykonywane te, no nie tylko egzekucje takie, no, kary śmierci, ale w ogóle wszelkie kary cielesne są wykonywane publicznie po to, żeby ku przestrodze innych ludzi, żeby się czegoś takiego nie dopuścili. I tak na przykład za kradzież obcinana jest dłoń. Jednakże wykonawcy i to prawo nie chce obciąć komuś dłoni, żeby on się wykrwawił. Nie. Przy tym placu kar stoi ambulans i ten delikwent ukarany błyskawicznie zostaje przeniesiony do ambulansu. Zostaje zahamowane krwawienie, żeby on przeżył. O to chodzi, żeby on przeżył i żeby był tym świadectwem, co się może stać, jeżeli ktoś będzie kradł. I przez to, na przykład w Arabii Saudyjskiej, proszę mi wierzyć, że problem jakichś takich drobnych złodziejaszków w ogóle został wyeliminowany, bo komuś nie opłaca się ukraść, nie wiem, 1000 riali i stracić dłoń. Owszem, że tam są różne takie jakieś już takie wielkie, powiedzmy, kradzieże, czy kradzież samochodu, czy coś, ale przeważnie samochody, czy jakieś pieniądze, czy coś kradną cudzoziemcy. Nie robią tego Saudyjczycy. Jeszcze tak, za na przykład, bo to jest takie drobne, drobna kradzież, to jest ta jedna dłoń, ale jest też cięcie krzyżowe, jeżeli jest rabunek z premedytacji. Czyli, że jeżeli ktoś już coś tam zaplanował i tak dalej, to mu się obcina łapcie, prawą i lewą stopkę. I też jest to właśnie tamowane, żeby ten człowiek chodził i swoim wyglądem przestrzegał przed tym, że nie należy tego. A proszę powiedzieć o małżeństwach mieszanych Polek, głównie Polek, prawda, z Arabami. Bo chyba w odwrotnym kierunku, czyli Arabki... Jest niemożliwe.
Arabka nie może wyjść za cudzoziemca, który nie jest muzułmaninem. Mężczyźni na przykład z jakichś bardziej tolerancyjnych krajów arabskich, takich na przykład jak Indonezja, mogą przejść na islam i wtedy mogą poślubić tą kobietę. Jednakże w Arabii Saudyjskiej, w samej Arabii Saudyjskiej, nawet jeżeli mężczyzna przejdzie na islam, jest to surowo zakazane, dlatego że Saudyjka nie dość, że musi mieć męża muzułmanina, to on musi być Saudyjczykiem. Chyba że rodzina się zgodzi na przykład na Syryjczyka czy na Jemeńczyka, coś takiego, ale powiedzmy sobie, w tej takiej klasie średniej nie ma w ogóle mowy, a nie daj Bóg, żeby to był człowiek, który kiedyś był chrześcijaninem, jest biały, no to może tą dziewczynę czekać nawet śmierć. I tak podobno było w samej rodzinie królewskiej, że dziewczyna była wysłana za granicę na stypendia, ale ona miała kulaszczą duszę, ona lubiła się bawić, ponoć tam chodziła po dyskotekach i tak dalej, i tak dalej. No i niestety znalazła sobie chłopaka i na dokładkę tam się z nim spotykała, na tych jakichś właśnie osiedlach cudzoziemców i tak dalej, i tak dalej. No i o tym dowiedziała się rodzina i powiedziała tak, że rozrabiałaś za granicą, dobra. Jak to wszyscy Arabowie, prawda? Rozrabiają za granicą, tam Allah przymyka oko. Ale tak, żeby pod nosem tutaj i w kraju muzułmańskim, gdzie jeszcze sobie uważają, że oni muszą być wzorem do naśladowania dla wszystkich Arabów na świecie. A dlaczego zaraz pani powiem? I fatwę, czyli karę śmierci, wykonał na niej ojciec książę. Także to po prostu jest... Ale oni jakby wracają, te kobiety. No i właśnie, ona się dała oszukać, bo powiedziała jej rodzinka, kochana, wróć. My ci wszystko przebaczamy, no on jest muzułmaninem i tak dalej, tylko wróć. Dlaczego? Bo to była hańba dla rodziny, że ona z jakimś przechrztą, że tak powiem po naszemu, po polsku, żyje i trzyma nawet ślub. I to było hańbą dla całej rodziny i tą hańbę mogła zmyć tylko kara śmierci. Wykonana zresztą przez polskiego przedstawiciela. Ale kobiety Saudyjki wyjeżdżają na studia. Zdobywają wykształcenie za granicą i nie zostają tam, ale wracają. Po co? No w Polsce, jak dla nas nie ma dobrej pracy, to kto by zatrudnił taką Saudyjkę? No powiedzmy sobie szczerze, ja rozmawiałam z taką młodą dziewczyną. Ona licencjat robiła w Szwajcarii. Najpierw się uczyła języka, to tak bo im się nie spieszy, prawda? Król płaci straszne pieniądze, no to ona sobie studiuje do upadłego. Gdzieś tak z 5 lat w tej Szwajcarii mieszkała, tatuś też bogaty, tolerancyjny, no to jak już masz licencjat, to zrób sobie magistra i wyjechała do Stanów, tam zrobiła magistra. Summa summarum plus plan perfectum była za granicą Arabii Saudyjskiej przez 10 lat. Ja ją poznałam na jakimś takim przyjęciu, nawet właśnie tanecznym, ona uwielbiała się wina napić, właśnie jeden kieliszek za drugim, tutaj papieros tu wymalowana naprawdę tak intensywnie, bo tak Arabki się malują. No ja mówię, no Jezus Maria, no czemu ty tutaj wróciłeś? Przecież tutaj nie masz życia, musisz chodzić w Abai, a teraz popatrzcie, jaka tutaj jesteś roznegliżowana i lubisz tak się roznegliżować. Nie możesz prowadzić samochodu. W ogóle jesteś tutaj szkalowana, jak gdyby to jesteś obywatelem w ogóle gorszej kategorii. Na co ona powiedziała, słuchaj, choćbym nie wiem co, bo ona była w jakiejś bankowości zarządzania i tak dalej. Mówi, nawet w Szwajcarii pensja była gorsza niż w Arabii Saudyjskiej. Bo ona została menadżerem banku oddział dla kobiet. General manager. A general manager w banku takim saudyjskim potrafi zarabiać i z 35 tysięcy dolarów miesięcznie. No to jest jasne. Dziękujemy, prawda? Poza tym tak, miała na tyle wysoką pozycję, że to ona, oczywiście tam ktoś mógł jej zasugerować, ale ona by sobie wybrała męża i ten mąż na dokładkę nie mógł być biedniejszy od jej tatusia i od niej. Więc od razu na nią czekała rezydencja z basenem, z wszystkim. Z prowadzeniem samochodu. No ona z bogatej rodziny, ona mówi, słuchaj, rano sobie jadę, bez nerwów, ona mówi, popatrzcie, ja z tymi debilami, moimi rodynkami musiałabym się tutaj na drodze ścigać, jeszcze jakiś wypadek czy coś, no patrz, jakie nerwy. No mówi, jako pasażer jadę, się denerwuję i wyzywam. A tu mam kierowcę, jak on spowoduje wypadek, to jeszcze mu mordę przywalę. A ja sobie siedzę, mailing odbieram, już sobie coś robię do pracy, a jak jestem zmęczona, to sobie będę tam coś przysnę, odpocznę i tak dalej, kierowca mi wiezie, no przecież komfortowo, każdy by marzył o tym, żeby go kierowca woził, prawda? No i tak mi stopy krok po kroku, a poza tym mówi, no słuchaj, no to jest mój kraj, to jest mój tatuś, moja rodzina, wszyscy, mi się tu źle nie wiedzie. I jednak właśnie w Arabii Saudyjskiej, no czemu też jestem, naprawdę jest dużo cudzoziemców. No jednak wszyscy ci cudzoziemcy nie przyjeżdżają, bo tak uwielbiają te klimaty i te plus 55 w cieniu.
po prostu tam są takie niesamowite pensje. Tam są takie pensje, że oczy wychodzą. Oczywiście, że trzeba się zatrudnić na odpowiednim, no, trzeba mieć odpowiednie przygotowanie, trzeba pracować w branży naftowej. To są bankowość i branża naftowa. To są te astronomiczne pensje, ale na przykład przyjechała tam grupa polskich nauczycielek języka angielskiego. Na dokładkę dziewczyny miały tylko licencjat i mówiły po angielsku tak tragicznie. Przeboże, co one te słowiki nauczą? No to po prostu to było straszne, jak kaleczyły ten język. No ale dobra, no dostały zatrudnienie i bycie tam nauczycielem jest rewelacyjne, dlatego że jest tyle świąt w szkole, bo mamy przecież i Ramadan. No to już pod koniec Ramadanu trzeba zrobić wolne, bo przecież oni by tam pomarli, jakby tak na głodniaka tam chodzili. Później mamy święto na zakończenie Ramadanu, święto ofiarowania, mnóstwo wszelakich świąt, plus nie wolno, żeby tam stał kościół, ale jednak nie wiem, czy oni respektują, czy nie respektują święta na przykład Bożego Narodzenia, ale sobie robią przerwę w szkole. Więc przerwę, jak tak dobrze policzyć, to jak u nas w naszej szkole, to ile trwa nauka? 10 miesięcy? 9? No, powiedzmy, no to 9. Załóżmy w Arabii Saudyjskiej, jak trwa 7 miesięcy, to jest wszystko. I jeszcze nauczyciel ma za te wszystkie okresy wolne, ma płatne. Ma bilety na wakacje, to chyba ma 2 bilety, ma mieszkanie za darmo. I pensja taka, już taka najpodlejsza dla nauczyciela, to jest tak 4,5-5 tysięcy dolarów miesięcznie. No więc i te dziewczyny, te Polki, młode dziewczyny, to one były przeszczęśliwe. Owszem, że były kontrolowane, że one mieszkały w hotelu dla kobiet, gdzie oczywiście tam na recepcji taki cerber też baba była, bo tam facet nie mógł w ogóle boi się nic. Ona, tak, one miały transport zagwarantowany, no żeby się z jakimś mężczyzną nie zetknęły. Musiały wrócić z tej pracy i tak, no takie trochę więzienie, no ale Polak to trafi. Więc musiały gdzieś sobie zrobić zakupy. No więc mówiły, że jadą na zakupy, tylko że musiały się wpisać. No potem niby do tej godziny 22 miały powrócić. Bo to tak jak na jakiejś kolonii, prawda? No ale one wracały i często jakoś się wymykały, wychodziły, albo po prostu tej babie na recepcji składały się, dawały jej po prostu bakszysz, jak to się mówi, taką łapówkę. I sobie wychodziły, balowały i bawiły się w najlepsze. I w ogóle to potem doszło do jakiejś takiej sytuacji, bo tam jakaś taka fajna paczka się tych dziewczyn wytworzyła, no międzynarodowa. Więc dziewczyny bawiły się tak do upadłego, że zaraz sobie oczywiście poznajdywały chłopców. Bo tam rzadkością jest tak, żeby babka była bez męża, bez mahrama, bez tego i jeszcze Europejka i biała i blondyna, no to zaraz się poznajdywały tam jakichś chłopaków. Zabawy leciały oczywiście te ukryte, te o których nikt nie wie, w domach, w willach. No i niestety tak dobrze się bawiły, że coraz częściej zaczęły wracać takie dość pijane. No i jedna podobno Australijka, to wtedy co to już była, po prostu sprawa się rąbnęła, to jedna Australijka była aż tak pijana, że po prostu zwymiotowała na kobietę w tej recepcji. Nie dość, że przyszła o 5 nad ranem, więc no Arabia Saudyjska, niby tak wszystko zakazane, ale tak jak mówię, jakoś tymi bocznymi troszkami to idzie i da się żyć, no przede wszystkim tutaj tak jakby pieniądze i no można wszystko polubić. Bo ja na przykład wożę mój dom ze sobą na plecach. Jak przyjeżdżałam z Arabii Saudyjskiej do Indonezji, to przewiozłam cargo 1,5 tony. Bo ja muszę mieć moje lampeczki, moje pledy, moje poduszki, ramki, fotografie tam. I córka na przykład z nami była w Riyadzie, no już zrobiła tam maturę, pojechała na studia, więc już z nami nie mieszka, jest dorosłą osobą. I przyjechała nas odwiedzić do Dżakarty. I tak wchodzi, mama. Nic to Riyadu. To w domu jestem, no normalnie jestem w domu, to wszystko to samo. Ojej, jak fajnie, więc po prostu tak samo na przykład w tej Arabii Saudyjskiej. Zakaz obchodzenia świąt. W Arabii Saudyjskiej nie można było drzewka dostać na Boże Narodzenie. No to myśmy pojechali do Kataru, w którym było wszystko. Zakupiliśmy, upchnęliśmy pod siedzenia przemyt drzewka. Nastąpił. I bańki. No ale słuchajcie, jeszcze powiem jedno, że abaja jest rewelacyjna do przemytu. Dlatego, że już nie wiedziałam, co mam z tymi bańkami zrobić, a baja taka wielka, więc siedziałam na tym przednim siedzeniu, wzięłam te woreczki z tymi bańkami, one wszystkie grube, więc oni by się nie zdziwili, że łebek taki malutki, no to trudno. I pod tą abają przewiozłam tam jakieś łańcuchy, jakieś te bańki, jakieś takie rzeczy. No i tak to właśnie wyglądało. Także wszędzie można sobie znaleźć dom, znam ludzi, którzy w Arabii Saudyjskiej mieszkają po 20-25 lat. Polki bywają szczęśliwe, tak, prawda? Pomimo takich różnic. Tak. Bo pisze pani, że albo tam się rzeczywiście po miesiącu ucieka, tak, albo się zostaje na całe życie.
albo właśnie się łapnie tego bakcyla orientalnego, jak mnie się to zdarzyło i już po prostu nie może. Nawet teraz mieszkam w tej rajskiej Indonezji, ale tak właśnie sobie, że rozmawiamy, tak niebezpiecznie w tych krajach arabskich, ale pustynia, ten zapach, ta kawa prażona. W Indonezji jest najlepsza kawa na świecie, ale to nie jest ta kawa, bo ja sobie tą kawę z kardamonem, gotowaną, arabską, słodką, te ciasteczka na miodzie, ten palony cukier, no po prostu i ta pustynia nas woła. Uwielbiam jeździć na pustynię, na te odludzia i tam na przykład właśnie też z Polakami jeździliśmy, jakieś grille się robiło. Człowiek się tak czuje wolny. Nawet w Arabii Saudyjskiej wjeżdżało się na pustynię, kobiety zrzucały abaje, siadały za kierownicą, bo to było jedyne miejsce, w którym mogły prowadzić samochody i jechało się przez pustynię, czuliśmy się wolni i szczęśliwi, zadowoleni. Także jak ktoś łapie tego orientalnego bakcyla, to już ciężko potem się wyleczyć. To bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję.